Witam Państwa, Paweł Rakowski, Gazeta Polska Codziennie, Gazeta Polska VOD, Telewizja Republika. Witam Państwa w Libanie, w Republice Libanu, w pięknym kraju. Jesteśmy w mieście Sydon, miasto, które ma 7000 lat historii, miasto biblijne, miasto historyczne, miasto handlowe. Handel cały czas tutaj trwa. Dzisiejszy Sydon nazywa się Saida, jest to miasto przeważające w większości zamieszkałe przez ludność sunnicką. Jest to trzecie największe miasto Libanu. Stąd się wywodzi rodzina obecnego premiera Libanu, Saad Hariri. No i tak, miasto słynie ze swoich bazarów, pozostałości po czasach krzyżowców. To było bardzo ważne centrum do obrony przed nieprzyjacielem w czasach krzyżowców. Tutaj też jest fabryka mydła. Tutaj też najprawdopodobniej pierwszy raz Europejczyk spotkał się z tym produktem, tak? 1000 lat temu, w trakcie wypraw krzyżowych. I tak, to jest miasto, które jest jednym z obliczy Libanu.